Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj siatkę i podpunkt A. Grania stosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 2 cm i krawędzi bocznej 3 cm. Czyli mamy grania stosłup prawidłowy czworokątny, to znaczy, że my w podstawie będziemy mieć kwadrat. A krawędź podstawy wynosi 2, czyli kwadrat o krawędzi 2 i krawędzi bocznej 3 centymetry. Dobra. No to rysujemy. Mamy tutaj, zaczniemy sobie od czterech ścian bocznych. Będzie to najłatwiej narysować, według mnie. I mamy tak: dwa, dwa, dwa i dwa. U was to oczywiście jest super proste. Tutaj mamy długość 3 cm. I teraz kwadraty. 2 cm, 2 cm i u dołu to samo. Podpunkt B. Grania stosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 3 i krawędzi bocznej 2. Czyli podobnie tylko że zaznaczymy sobie to w ten sposób. Tu będziemy mieć raz jest odwrotnie. Teraz krawędź boczna jest krótsza. To będzie mieć tak 3, 3, 3, czyli łącznie 9 cm. I teraz tutaj. 2 centymetry zaznaczamy hop i hop i mamy tu. Raz, 2. Tu są oczywiście 3 centymetry, każda z nich. Mierzamy cyrkiel, odmierzamy odległość tych 3 centymetrów, zaznaczamy, wbijając tu, wbijamy do drugiego. I wtedy elegancko tworzą nam się tutaj długości boków 3 cm. No dole to samo. To samą rozwartością cyrkla. Hop-hop. Zaznaczamy. I mamy po 3 cm. I podpunkt C. Graniast to słupa prostego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 3 cm i 4 cm, a krawędź boczna ma 1 cm. To rysujemy sobie tutaj ten nasz trójkąt. Mamy 3 cm. Tutaj mamy 4 cm. Uwierzcie mi, że jak narysujecie to ze sobą i połączycie, to tutaj wyjdzie Wam 5 cm. I teraz odbijamy. Ta krawędź musi się połączyć z tą krawędzią, czyli ta ma 3 cm, jak ta. A ta ma 5. Bo się musi połączyć z tą. A tu mamy tylko 1 cm. Czyli to będzie tak. Rysujemy sobie to tutaj. Hop. I tak o. Następnie znowu tutaj. 3 centymetry i łączymy to ze sobą. Wszystko gra. Dobra. No to pod punkt D. Grania stosu prawidłowego sześciokątnego, które wszystkie krawędzie mają długość 2. No tutaj najtrudniej, żeby to narysować, będziemy próbować. Możecie to zawsze zrobić tutaj z kołem. Zacznijmy sobie od czegoś najprostszego, czyli mamy tutaj kwadraty. Będziemy mieć dwa centymetry i aż sześć. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaznaczamy sobie te boki. Ok, i teraz próbujemy to narysować za pomocą cyrkla. Czyli będziemy mieć tak. Narysujmy sobie to w tym miejscu. Czyli tu mamy 2, odmierzamy odległość 2, wbijając tu. Następnie wbijamy tu odległość 2 i mamy to wtedy tak. Byłoby to trochę dalej. Hop. Potem 2 cm idą nam tu. Tutaj możemy sobie w ogóle odmierzyć odległość. Mm, tu by było 2, H. no to nie, to nam to nic nie da. Ale tutaj byłoby z tego punktu do tego 4 cm. Trzeba sobie zawsze posprawdzać, bo to idą dwie przekątne, czyli 4 cm, tu wtedy dwójkę i tak o. Czyli oczywiście wszędzie mamy 2 cm. No i tutaj potem, w zależności jaką tutaj drogę wybraliście, możemy zawsze narysować tak samo albo wprowadzać to w kółko. Tak też oczywiście można. O czym ja mówię? Że mamy koło, rysujecie sobie tutaj promień, hop, i potem na kółku, kółko ma 360 stopni, dzielimy to na 6, czyli otrzymujemy 60 stopni, i potem tu co 60 stopni rysujemy, to czy tu mamy tą odległość 2, i potem przenosicie to na kółku. Ale to oczywiście dużo więcej roboty. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i no i już.